No cóż, pora na ostatni poziom w tej grze. Dobra. Okej, ale zanim to powiem, co się zmieniło. A zmieniły się tylko dwie rzeczy. Wcześniej miałem 2x4, teraz mam 3x4, znalazłem jeden zaginiony tych. Był właśnie w tym poziomie z rzeką, gdzie spierdalałem przed tamtym typem. Oj, dokładnie w tym levelu. Dodatkowo... tutaj zebrałem literę K, której zapomniałem. Teraz się wezmę za ten poziom i zobaczę, ile mi się uda zdobyć. Więc to tutaj robią te kryształy. O, prawdziwy z ciebie geniusz. Cicho, strachie pierdolę, strajczynie. Poklepiasz nas. A czemuż to zawdzięczamy taki wspaniały komplement? Nie zgrywajcie, głupi. Wyjście, Kai, jakie jesteście przywiązane do dzikiego światła. Skoro tak, to czemu w ogóle mi pomagacie? No cóż, nie lubisz zadawać trudności. Świetna odpowiedź, godna strajczyni. No tak, bo w poprzednim odcinku Kaja nam powiedziała co nieco o tych rękawicach. Przez co koło to tak trochę to dałem. To tak mocno dotknęło i teraz jest toksik wobec rękawic, jakby ktoś nie wiedział. No tak, bo w poprzednim odcinku to my Kaję spotkaliśmy, poznaliśmy i tak dalej. Ogólnie nie wiem, co ja mam myśleć o tym levelu. Wiem, że pierwszą rzeczką, jaką teoretycznie powinienem znaleźć, jest litera K. No K jak KO. Wiem, że nie muszę stamtąd rzucać, mogę sobie pójść tutaj, stąd. Oczywiście jeszcze trzeba... Aha, zapomniałem, że to się kurystwo tak gliczuje, że... Serio, to tak działa. O. A, to tylko dziesiątka, tak zwana chyba. Znaczy, to nawet nie wiem, czy to ma 10 dukatów, czy coś. Jeszcze raz. Dobra. No i mi się udało. O, baranki idą. Nie zrobisz mi nic. Dobra, wszyscy pokonani. A, już wiem, gdzie była ta litera K. Wpierw potrzebuję lodu. I tutaj jest wiatr, na szczęście. No cię chyba pojebało, że ja będę tu skakał w przepaść po ciebie. Jest to całe specjalne miejsce, które warto wiedzieć, to jest sekretne. No i oczywiście jak zwykle nie udało mi się trafić. Okej. A ja wiem, co tu się dzieje, tutaj będzie winda lecieć. Dobra. Tak, kolizja mi nie weszła. Właśnie to jest najgorsze, że dzieje się to, co przy wiecznej studni. Kolizja, czyli kolizja nie jest wyłapywana, mówię. Tak, zgodnie z obietnicą, litera K. Jako ta jedna z tych poważniejszych znajdziek.
się wystraszyłem, że to już nie działa. Teraz potrzebuję ognia. No dobra. Gdzie się ten ogień znajduje? Znajduje się tu. Dobra, rozumiem. To jest wejście. Czyli teraz wypadałoby się cofnąć. Ale tak, na pewno cofnąć. Bo tak nie ukrywam, nie chcę się cofać. Wolałbym... O! Z jakiegoś skrótu skorzystać. No dobra. Tak. To już fajne te zjazdy były. To już się powoli skończą. Ale nawet nie wiem, czy będę chciał kiedyś remasterować tę serię, czy coś, że z lepszym audio na przykład, bo to moja aktualna to jest katorga i ja się do tego przyznaję. Dobra. To jest inna ścieżka. Pokazujące, że tak naprawdę miałem tędy pójść. Więc mamy to w dupie. A jednak nie, bo i tak by skończyło się na tym samym. Okej, zrzucę się z żabola, ale jestem podły. O! Zrzucę jednego, zrzucę drugiego. To była ta sama ścieżka, tylko że kryształki tam były, dobra. Spokojnie, muszę... Możemy spokojnie tutaj przysiąść, żeby ogarnąć co i jak. Już pamiętam. To nie jest to nie jest miejsce, którym powinniśmy się udać, bo właśnie prowadzi nas tutaj znowu. Powinniśmy się udać tutaj. Ale mamy zagadkę. Dobra. Się rozpadnie. Teraz tak, mamy skrzynkę. Tak. Mamy to miejsce, do którego miałem się dostać. Czyli ten piecyś. Tak, wcisnę go. Otworzyła się ta istotna brama. Otwiera się tutaj druga. Tak, ta druga jest tak istotna, że aż... Może aż... Dostałem runę. Jeszcze... Już mogę iść na final bossa, tak naprawdę. I to nie jest żart. O, tutaj jest przejście.
tutaj raczej przejścia nie ma. Ej, imagine lekko zaskoczyć i uznać, a gra to uznaje za śmierć. Ja pierdolę, co za kolizję. Dobrze, chociaż... A właśnie, plan odcinka. Ten level i tyle. I tylko tyle. Czyli co? Tak naprawdę nic? Jakie kurde nic? Jeden level tutaj zajmie mi większość, więc... Powinniście się cieszyć, że tak krótki. Że ja taki krótki. Stój. Jest tyle nieodkrytych sekretów tutaj, a... Ty już na... Tak, chcesz zjeżdżać. Nie ma nic nie ma nic tutaj, co wymaga odkrycia. No cóż! Powiem tak, na pewno kilka odcinków jeszcze zrobię. Ten. Następny będzie jeszcze i będzie... Będzie jeden lub dwa specjalne odcinki. Okej, nie wiem na chuj mi to kiedy już... O, właśnie chodzi o to miejsce. W tym miejscu znajduje się... jeden z moich ostatnich celów w grze. Tak. Wieczna studnia 14. Której nie będziemy robić. Szkoda na to czasu. Ja już chyba mówiłem kiedyś, że co do wyższych studni, to zamierzam je oczywiście zrobić, ale dopiero po tym jak przejdę grę, dopiero wtedy. I faktycznie tak zrobię, obiecuję. 100% legit scam. Poszedłem w złą stronę, XD. Coś mi chyba skrzynka uderzyła. Te skrzynki tak mocno gryzą. W sumie co się dziwić, są z drewna przecież. Daj na swoje rękawice, Kao! Zwłaszcza tutaj, w kryształach! Wieczna energia jest tu silna! O, będę miał je na oku i na rękach, trenerze, Bezowa. O tak! Tak, tak! To jest cele jednej z mojej misji. Dowiecie się, że posiadam grę legalnie. Tak! 10 serc, kurwa! Mamy wszystkie kontenery! Zostały mi tylko te pierdolone literki. No i nie pominąłem żadnej. Znaczy, że tutaj to tak nie zauważę. Pewnie są gdzieś bardzo na bardzo późnym etapie. Dobra, chuj, lecę dalej. W ogóle tak, kiedy to nagrywam, to już przyznaję się, że w końcu skończyłam jedną z najbardziej męczących mnie trochę męczących mnie anime, czyli dokładnie Naruto Shippudanano. Brawa. Niby nic niezwykłego, nie licząc tego, że to ma z 500 odcinków, więc... Podobało mi się tak... Pół na pół. Okej. Literę A tam gdzieś pominąłem. Dobra, czyli poza odcinkiem będę zdobywał wszystkie literki. No tak, oglądałem, podobało mi się pod względem fabularnym, tak dalej, tak dalej. Filery oczywiście nudnawe. Nie byłem w stanie tego oglądać. Do stworzenia. Co jeszcze mogę powiedzieć? No w sumie... No, chciałem obejrzeć trzeci sezon, tylko wpierw sobie odpocznę i obejrzę jakieś takie... K
krótsze. Mające po jakieś 12 odcinków. No, planowałem też obejrzeć ten sezon Attack on Titan z tego roku, który wyszedł. Ale ja go nie oglądałem, bo póki co... No, czekałem aż napisy się opublikują, więc w tym czasie zająłem się Shippuderem do końca. Skoro już się nim zająłem, to chyba wezmę się za to, ale dobra. To nie jest istotne. Jeba cię, nie ma. No nie, teraz sobie wyobrażam tych, którzy mnie od hipokrytów wyzywają. Ale bym miał śmiechawy teraz. Albo nie. Okej. Okay. Kalpedia. O, ja... No ja nie wiem. No jakby faktycznie się tak nazywał fandom KO albo Wikipedia KO, no to fakt mogłoby być nieciekawie. Dobra, tu nic nie zrobię bez lodu. Ale ten owca ma tutaj. Aha, dupa mi zadała spore wrażenie, oła. No jaki jest nasz cel? Rozwalić to! A potem... Tak. Potem wiadomo co. O, w dupę dostałem. Mocno. Okej. No, za 20 minut już. Powoli mi 20 minut na nagranie schodzi. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Muzyka mi się w tej grze podoba. Dobra, muszę pomyśleć, co tutaj trzeba zrobić. Na pewno nie to. Oczywiście ja wiem, o co chodzi z tą zagadką. I wiem o tym, że muszę to popchnąć tutaj. Tak, bo trochę się zmęczyłem z tą zagadką. Tak, a to popchnąć tam. I to powinno jakoś ze sobą spływać, co? A! Jeszcze to do przodu. Też... Nie, jeszcze nie. Jeszcze mam tutaj. No nieprzyjemna zagadka, ale no łatwa. To już wszystko. Rozpierdolone w drobny mak. Jestem coraz bliżej ciebie, tato. 50! Ha, 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 ha. Kolejny achievement, widzicie, widzowie. Widzicie, no. Teraz. Zostały mi tylko dwa achievementy. Muszę znaleźć na tym levelu literkę A, gdziekolwiek ona jest. I wieczne studnie wszystkie zrobić. Jeszcze się mogę to z poziomu lobby. A i w ogóle ten. Ciekawe co to jest. To jest kurde dziesiątka za 30 tysięcy czy kurde co? A nie, aż się chcę zebrać właśnie tu 30 tysięcy na tę okazję. Tak, w ogóle tutaj będzie nasz final boss, ale ja sobie z nim poczekam. A póki co... Tak, rozwalę to sobie. Ten... O, jeszcze tutaj. No. Dobra. W następnym odcinku będziemy się widzieć w tym miejscu. Także miło było. Żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.